Znajdzie każde z was muminków się przenieście świat. Siądźcie przy ekranach krąg i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch, bo przy muminkach zleci czas. Zapomnij troski każde z was, bo to muminki. Oto muminki, wasze muminki. Oto muminki, oto muminki, wasze muminki. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa. Bal przebierańców. Migotko? Tak? Dlaczego jesteś taka radosna? Nie wiem, po prostu czuję się szczęśliwa. Ale dlaczego? Mam przeczucie, że zdarzy się coś miłego. Może coś tak miłego jak huragan? Dzień dobry, muminku! A, dzień dobry, dzień dobry! Dokąd idziesz tak wcześnie, muminku? Przed siebie! Jak to przed siebie? Słuchajcie, idźcie do domu. Tatuś i mamusia mają wam coś do powiedzenia. Tak? Ciekawe co? Chodźmy! No, la, 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 la. Dzień dobry. Muminek znowu wybrał się gdzieś z samego rana. Pewnie spotkałyście się z nim. Tak, ale nie powiedział, dokąd idzie. Aha. Ostatnio nasz syn coraz częściej wychodzi na samotne spacery i nie mówi nam, dokąd idzie. Pewnie ma jakąś tajemnicę. Lepiej go nie pytajmy. Och, cieszę się, że chociaż wy zjecie z nami śniadanie. Podobno macie nam coś do powiedzenia. Tak. Pani Filifionka przyszła, żeby zaprosić nas wszystkich na bal przebierańców. Na bal przebierańców? Tak, tak. Od dawna w naszej okolicy nie było żadnego balu. Chcemy go urządzić w starym dworku. W tym domu, gdzie straszy? Naprawdę? Tam wcale nie straszy, moja mała. To dom zamieszkały przez bardzo miłą i szanowaną przez wszystkich rodzinę. Przyznam, że to miło z ich strony, że nas zaprosili, pani Filifionko. To bardzo serdeczni ludzie, znamy się od dawna. Dlatego właśnie mnie poprosili, żebym w ich imieniu zaprosiła wszystkich mieszkańców Doliny Muminków. Ma być wspaniały bufet. Będą pyszne ciasteczka. I co wy o tym myślicie? Idziemy na ten bal. Oczywiście, że idziemy i będziemy tańczyć całą noc, prawda? Nie mogę uwierzyć. Pójdę na prawdziwy bal. Rozumiem twoją radość. W związku z tym balem chcę cię przedstawić pewnemu młodzieńcowi. Jakiemu młodzieńcowi? Chłopcu z bardzo dobrej rodziny. Będzie dla ciebie odpowiednim partnerem. Pani Filifionko. Słucham cię, mała mi. Migotka ma już partnera, muminka. Dlaczego nie przedstawi pani tego młodzieńca mnie? No... Nie jestem już małą dziewczynką. Powinnam mieć narzeczonego.
pamiętajcie, że na balu trzeba się grzecznie zachowywać i nie wolno krytykować jedzenia. My zawsze jesteśmy grzeczni, mamo. Czy to ma być odpowiedź? Tak, mamo, będziemy grzeczni. To jest na strychu, mamusiu Muminka? Tak, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Może tutaj? Jak ja dawno nie byłam na strychu. To szukajmy tych strojów. Uważam, że wcale nie musimy się przebierać w jakieś śmieszne kostiumy. Wyglądamy bardzo ładnie bez kostiumów. Nie lubię się przebierać. Mój drogi, jeśli nie chcesz, nie musisz się przebierać, ale włóż przynajmniej perukę. Ja perukę? Nie będę się ośmieszał. Czy to jest peruka, mamusiu Muminka? Co się dzieje? Nic nie widzę. Tak, to jest peruka. Właśnie ta, której szukałam. A, pomyśleć, że leżała tu tyle lat. Musimy doprowadzić ją do porządku, jest bardzo zaniedbana. Czy ta peruka ma być dla mnie? Panno Migotko, wyglądasz w niej ślicznie i pasuje na ciebie jak ulał. Naprawdę ładnie w niej wyglądam? Pani też była w niej kiedyś na balu przebierańców? Tak, ona mi przypomina piękne chwile. Pamiętasz ten bal, kochanie? Nie pamiętam żadnego balu. To męska peruka, pewnie należała do ciebie, tatusiu Muminka. Proszę, odłóż tę perukę! Tak, to twoja peruka. Nie wiem, po co przechowujesz te wszystkie starocie, które są tylko siedliskiem kurzu i moli. Kochanie, wypiorę tę perukę i będzie dobra dla małej Mi. Dla mnie? Oczywiście. Poprawię ją tak, żeby pasowała na twoją główkę. Bardzo dziękuję. Jestem pewna, że w tej peruce będę najładniejsza na balu. Zobaczysz. Chłopcy będą się ustawiać w kolejce, żeby z tobą zatańczyć, a ty wybierzesz najładniejszego. O co chodzi, mała Mi? Nie mogę się już tego doczekać. Do balu jeszcze 7 dni. No, cześć, wiewióreczki, co jecie? Co za paskudztwo! Kuku! Chcesz się ze mną pobawić? Ej, zaczekaj! Dlaczego uciekasz? A! O! Dzień dobry, panie paszczaku! To ja! Czego chcesz? Nudzę się, a nikt nie chce się ze mną bawić. Przecież nie można się bawić chowanego z samym sobą. Ja nie będę cię szukał. Czemu nikt nie chce się ze mną bawić? Dlaczego nie pobawisz się z twoim przyjacielem Muminkiem? Czyżbyście się pokłócili? Nic podobnego, ale Muminek ciągle gdzieś wychodzi, a inni myślą tylko o balu przebierańców. A nic dziwnego, od kilku dni nikt nie mówi o niczym innym. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego taniec w przebraniu ma być taki cudowny. Oni są dziwni. To prawda. Lepiej patrzeć na ładne rośliny, niż podrygiwać do taktu i opychać się łakociami. Łakocie? Dzień dobry, Włóczykiju. Dzień dobry. Ciekaw byłem, gdzie ty się podziewasz, a teraz już wiem. Czy to łódka? Tak. Podziwiam cię, że wziąłeś się do tak poważnej pracy i to zupełnie sam. Dziękuję. Chcę sam zrobić łódź bez niczyjej pomocy. Rozumiem. Pewnie robisz ją w tajemnicy, żeby potem wszystkich zaskoczyć. Tak, ale już nikogo nie zaskoczę, bo ty odkryłeś moją tajemnicę. Nie martw się. Obiecuję ci, że nikomu nic nie powiem. Nawet tego, że tędy przechodziłem. Naprawdę nic nie powiesz? Masz moje słowo. Umiem wyrzucać z pamięci wszystko, co zechcę. Mówię sobie zapomniane i zapominam. Jak skończę tę łódkę, to ci o niej przypomnę i zaproszę cię na uroczyste wodowanie. Thank you.
jestem, mamusiu. Nareszcie jesteś, syneczku. Wejdź, Muminku, dlaczego stoisz w drzwiach, jakby cię zamurowało? To ty, migotko? Nie, to księżniczka, która wygląda jak migotka. Widzisz, synku, właśnie przygotowujemy stroje na bal przebierańców. A, na tę maskaradę? Na bal przebierańców. A ty, Muminku, w co chcesz się przebrać? Muszę. Oczywiście nie możesz iść na bal przebierańców bez przebrania. Ale ja nie mam żadnego pomysłu. Może przebrałbyś się za księcia, książęce przebranie pasowałoby do ciebie. Niech się przebierze za pasterza, który kocha się w księżniczce, a tą księżniczką będę ja. Nie, on będzie moim księciem, ja pierwsza wymyśliłam dla niego kostium. Jestem głodny. Zostawiłam ci kolację w kuchni, my już zjedliśmy. Ha! Niech się przebierze za Giermka i będzie służył mnie i tobie. On nie będzie Giermkiem, tylko moim księciem. Prawda, Muminku? Pasterz, Giermek, rycerz, każda rola wymaga przebrania. Ja nie zdążę przygotować kostiumu. Ostrój się nie martw, my się nim zajmiemy. A jak nie zdążymy, to wystąpisz jako Tarzan z lwią skórą na ramieniu. Och, to by mi się podobało. Tarzan jest tak silny, że mógłby nas obie wnieść na salę. Przydałby mu się jakiś zwierz. Mógłbym pójść z Rykiem przebranym za krokodyla. Dosyć żartów, bierzmy się do pracy. Muminek wstał dziś wyjątkowo wcześnie. Ciekawe, jak posuwa się jego praca przy łodzi. Nie, nie będę go podglądał. Dałem mu słowo honoru. Dzień dobry, Włóczykiu. Dzień dobry. Jak zawsze zadziera nosa. Jeśli Bobek zauważy Muminka, to koniec z tajemnicą. W końcu nadszedł ten wielki dzień. Mieszkańcy Doliny Muminków zakończyli przygotowania do balu. Wszyscy byli gotowi. Kto tam? To ja przyszedłem, żeby cię wziąć na bal. O, co za znajome przepranie. Podoba ci się, prawda? Przebrałam się za twoją asystentkę pomysłowo, prawda? O, proszę mnie zostawić, nie mam czasu na żaden bal. Będzie pan moim partnerem. Ale ja nie umiem tańczyć, umiem tylko obserwować rośliny. Proszę się nie martwić, nauczę pana tańczyć. Nie chcę nauczyć się tańczyć, to mnie nie interesuje. Nawet nie proszę, żebym w tym poszedł, wszyscy będą się ze mnie śmiać. Nikt się nie będzie śmiać, wyglądasz w tym szalowo. Jeśli Muminek nie chce być Tarzanem, to ja mogę nim być. Jeśli chcesz, Muminku, to mogę ci znaleźć jakieś odpowiednie nakrycie na ramiona. Chyba wolałbym być księciem. Strój księcia jest pracochłonny, za to będziesz królem dżungli. Poszukajmy tego nakrycia. Masz rację. Zaczekaj, Muminku, zaraz wrócę. Nie wychodź. Ciekawa jestem, jak to nakrycie wygląda. Co słychać? Chyba nie chcesz powiedzieć, że i ty idziesz na bal? Nie, nie idę. Po prostu przechodziłem koło wiadomego ci miejsca i zdziwiłem się, że nie pracujesz. Obiecałeś, że zapomnisz o mojej łodzi? Ja tylko tamtędy przechodziłem. Rozumiem. Gdybym mógł dziś pracować, skończyłbym to, o czym zapomniałeś. To znaczy, że zostało ci już niewiele pracy. Tylko wykończenie. Na twoim miejscu zwodowałbym łódź jeszcze dzisiaj. Dzisiaj idę na bal przebierańców i nie mam czasu. Zastanów się, co by było, gdyby ktoś cię uprzedził i spuścił twoją łódkę na wodę. Moją łódkę? Widziałeś tam kogoś? Bobek kręcił się w tamtej okolicy. Bobek? Nie widziałeś go tam wcześniej? Nie, nie widziałem. Możliwe, że obserwuje cię już od dłuższego czasu. Muminku, mamy dokładnie to, czego ci potrzeba. Zobacz,
Czy to nie wygląda jak skóra lamparta? Gdzie on się podział? Przyszedł po niego włóczyki i razem gdzieś pobiegli. Muminku, Muminku! Co chcesz, Włóczykiju? Wyglądasz zupełnie jak Tarzan! Nie kpij sobie! Oby nie było za późno! Co robisz? To moja łódka! Wracaj! Jeszcze jej nie skończyłem! Nie szkodzi! Ja sobie popływam, a ty idź na bal! Wracaj tu natychmiast, słyszysz? Zabawnie wyglądasz w tej spódniczce, Muminku! Za kogo jesteś przebrany? Oddawaj moją łódkę! Sam sobie ją weź, jeśli potrafisz! Postaraj się! Co tego chciałeś? Nie zbliżaj się! Daj spokój, żartowałem! Nie proś Tarzana o łaskę, bo on nie zna litości! Lepiej uciekaj, zanim zedrze z ciebie skórę! Dobra akcja, Muminku! Na pewno wszyscy już są na balu. Gdybyśmy nie czekali na Muminka, bylibyśmy na czas. Na pewno wstydził się swojego przebrania. Trzeba było mnie przebrać za Tarzana. Tarzan powinien być przystojny i odważny. To znaczy, że ja taki nie jestem? Cicho, słyszę jakieś kroki. Czyje? Nie wiem, ale chyba nie Muminka. Tak jakby stąpał koń. To nie może być koń. W naszej dolinie nie ma koni. Patrzcie, tam ktoś jest. Nie bójcie się. Stanę w waszej obronie. Jaki piękny kawaler! Od kiedy to krokodyle szczekają? Cóż to za dziwaczny pies? Czy on należy do was? Tak, ale to jest krokodyl. My się chyba nie znamy. Istotnie. Przyjechałem na bal przebierańców. Podobno ma się odbyć w jakimś starym dworku, ale nie wiem, gdzie to jest. Chętnie wskażemy panu drogę, bo właśnie my też idziemy na bal. Może pan iść razem z nami, prawda, Małami? Pewnie, że tak, to znaczy będziemy zaszczycone, jeśli zechce nam pan towarzyszyć. To ja będę zaszczycony, mogąc towarzyszyć tak uroczym panienkom. Migotka będzie na mnie zła. Na pewno. Czy myślisz, że goście już zaczęli tańczyć? Myślę, że tak. Migotka na pewno głupio czuje się bez partnera. Biedaczka. Tak, stoi tam sama i smutna. Prawdopodobnie. Ale nam się udało. Jedziemy przez dworek na koniu. Czuję się jak prawdziwa księżniczka. Chciałbym zapytać, czy wyraziłyby panie zgodę na to, bym mógł towarzyszyć im na balu? Łaskawie się zgadzamy. A czy nie byłoby natarczywością, gdybym zamówił u pani chociaż jeden taniec? Och, bardzo chętnie. Nawet dobrze, że nie mamy Minka. Będziemy miały o wiele wytworniejszego partnera. Chodzi i ukradł mi perukę! Kto ci ją ukradł? Jazdan! Galopem! Galopem! Co to znaczy? O, co się stało? Co wy robicie? Zatrzymajcie kołna! Zatrzymaj go, bo zaraz spadnę! Trzymaj się, Migotko! Dobrze się trzymaj! Moja peruka! Ej, zaczekajcie na mnie! Ja nie znam drogi! Jeśli będziemy płynąć łódką na bal, to dopłyniemy akurat na zakończenie. Nie myśl o tym teraz, tylko pchaj tak mocno, jak umiesz. Muminku, trzymaj się łódki. Spójrz na tych dwoje. Uważam, że wyglądają fantastycznie w przebraniu muminków. Ależ moja droga, oni nie są przebrani, to są muminki. Jesteśmy na miejscu. To dobrze, bo jestem głodny. Szybko! Musimy nadrobić stracony czas. Kto chce ze mną zatańczyć? Ja muszę najpierw coś zjeść. Ja wracam do domu. Co? Wracasz do domu? Jak mam wystąpić na balu przebierańców bez żadnego kostiumu? Bez peruki? Jeśli tak bardzo chcesz
perukę dam ci swoją. Chodźmy tańczyć, panie kawalerze. Wolałbym najpierw odpocząć, jeśli panienka pozwoli. Nie chcę jej peruki, moja była ładniejsza. O, dobry wieczór, moja droga. O, drogi markizie, tak się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Widzę, że znalazłeś już sobie nawet partnerkę, a ja chciałam cię przedstawić innej pannie. Nie wiem nawet, czy trafię do domu. Pomogę ci, panno Migot. Uczyki, przestraszyłeś mnie. Czekałem na ciebie. Pozwól, że będę ci towarzyszył. Nie rozumiem. Dokąd chcesz ze mną iść? Na brzegu czeka na ciebie twoja prywatna łódka. Chodźmy. Muminek? Jaka piękna łódka. To ty ją zbudowałeś? Tak, miło mi, że ci się podoba. Czy mogę wejść na pokład? No, oczywiście, księżniczko. To będzie dla mnie zaszczyt. Dziękuję, książę. Jesteś bardzo miły. Chcesz wiedzieć, o czym myślę? Bardzo chcę. Że byłoby cudownie, gdybyśmy dopłynęli tą łódką aż na księżyc. O, tak. I że moglibyśmy tam przetańczyć całą noc. Calusieńko. I popłynęli na księżyc. W każdym razie tak im się zdawało. Muminki się cieszą radością i życiem. Muminki. I tym, że im chmurki bieleją o świcie. Muminki. Że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz je ty. Muminki. Mumin. Wersja polska telewizyjna, studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Joanna Klimkiewicz. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęcka. Piosenki z tekstem Andrzeja Tylko-Dyczyńskiego w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jacek Kawalec, Jerzy Zelnik, Teresa Lipowska, Anna Wróblówna, Artur Kaczmarski, Jacek Jarosz, Grzegorz Emanuel i inni. Muminki, muminki.